szkoły stół, powiada do osła: na wieś, stół ten do szkoły zawieź. Wziął, pomyślał o źle i rzecze do kozła: koźle, odwieź ten stół, bardzo proszę, dostaniesz za to 3 grosze. Zawołał kozioł barana: odwieź ten stół jutro z rana. Baran był na podwórku, do psa więc powiada: burku, odwieź, bo mnie nie ochota. Pies wezwał do siebie kota i warknął: kocie, ladako, ty zmasz się tą pracą. Kot z tą wieś nie zamierza, drżał w tym celu jeża. Jeż myśli: gdzie stół, gdzie szkoła? Więc szczura do siebie woła i mówi: do pracy, szczurze, stół odwieź szybko, a nurze. Szczur chciał się myszą wyręczyć, lecz mysz nie lubi się męczyć, więc rzeczy do żaby: żabo, odwieź stół, bo mnie jest słabo. Żaba jaszczurkę zaczęła: jaszczurko, bądź taka miła, najmocniej proszę cię, zawieź ten stół do szkoły na wieś. Jaszczurka w pobliskich gąszczach zdołała dostrzec skrabąszcza: stół odwieź, skrabąszczu drogi, bo bardzo boją mnie nogi. Lecz chrabąszczo oka slenia, powiada więc od niechcenia: wiesz, mucho, zamiast tak brzęczeć, mogłabyś mnie wyręczyć. Mucha do mrówki powiada: jest to okazja nie lada. Stół trzeba odwieźć do szkoły, ty lubisz takie mozoły. Mrówka, nie mówiąc nikomu ani słówka, choć nie była zbyt rosła, wzięła stół i do szkoły zaniosła.